Siemka, z tej strony ProSoad i witam was już prawdopodobnie, tak mi się bynajmniej wydaje, chyba w ostatnim odcinku z Dying Light, ponieważ mamy tutaj zadanie stawczoło Raisowi. No i jak ostatnio pamiętacie, udało nam się tutaj tak, bo pamiętam, co się działo, tak. Mieliśmy dać próbki Camdenowi właśnie. No i później po skontaktowaniu się z GRE skontaktowaliśmy się z Raisem. I okazało się, że Rais dogadał się z tymi śmieciami z GRE. No i tak oto właśnie Rais ma zostać ewakuowany, a my oczywiście musimy go powstrzymać. Wejść do kanałów. No i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w jednym odcinku. Rais dobił targu z GRE. Najwyżej go podzielimy. Lada chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać. No i właśnie dlatego. Rais właśnie tego się po mnie spodziewa. Nic nie zmienia. Że Rais ma te badania Zira i dlatego też GRE się zgodziło na jego ewakuację. No bo my oczywiście byliśmy jedynym łącznikiem GRE. No i tu oczywiście wszedł Rais, musiał im wylizać dupska i tak oto właśnie musimy się teraz z nim męczyć jeszcze. Czekajcie, tutaj trzeba iść. Dobra, odpalimy sobie latarencję. Zium. Ulala! Ale będzie kopalnia ten... Uff! Czekajcie, właśnie, nie pokazywałem wam. Kupiłem sobie maczetę kamuflażową i zmodyfikowałem ją na anielski miecz. Czyli podwójna elektryczność oraz podwójne obrażenia od ognia. Z takimi właśnie obrażeniami. Muszę sobie ją spróbować. Tadam! Grill. Dosłownie. Bonk. Bonk, bonk. Bonk. Ty tam na dół. Sio. Poszą wonę. Już mam dosyć. Nara. Tędy? Dobra. Idziemy tędy. O matko. Wziąłem sobie grę na chwilę do paska. Jeszcze dalej nie ogarniam do końca tej klawiatury. Chociaż w Overwatchu 2, no, idzie mi dobrze. Tylko mój team oczywiście to banda pośledzonych debili, jak zwykle w Overwatchu. No i dobra. Mam iść dalej? Nie, no nie mogę iść dalej. O nie, tylko nie ten typ! Ja
Co? Dobra, powiem tak. Jak chcę stąd iść? Szybko. No, jeśli mnie trafi, to ja i tak to odblokuję. Nara. Frajerzy. Okej. Ale salto wywalił typ. Nara. Idziemy dalej. Okej. Przejście slumsy. Raiz dobił targu z gier. Tak, wiemy, nie popłacz się. Uwu. Idziemy dalej. Czyli wracamy z powrotem do Haranu w sumie. Z sektora 0 do Haranu. Ty, jeszcze tutaj w Haranie nie byłem właśnie na tym nowym komputerze. Jeszcze nie odwiedzałem Haranu, tylko ten sektor 0. Przepraszam bardzo, czemu mi nie zadziałała kotwiczka? Teraz zadziałała dopiero. Para. Pong. Adios. Twoje ubranie nie nastraja do ciebie pozytywnie. Mogę ci to wyjaśnić. Mam na imię Ahmed i 2 miesiące temu popełniłem olbrzymi błąd. Dołączyłem do Raisa. Wiem, to było głupie, ale co innego mi zostało? Ludzie mówili, że trzyma łapy na całej Antyzynie. To chciałem być sprytny. Ale od tego czasu zmieniłeś zdanie? Czy wiesz, jacy są ci ludzie? Szaleni. No, ludzie dla sportu. Ja nie robię takich rzeczy. Musiałem od nich uciec. Ale Rais nie lubi, gdy ludzie odchodzą. Jego pupilki strzelają, gdy tylko mnie zobaczą. Chcę dołączyć do Brekena, ale oni też do mnie strzelają. A więc chcesz, żebym ci pomógł dostać się do wieży? Nie mam nic, ale znam parę na mieście, w których ludzie Raisa poukrywali za masę. Wiesz co, typie? I don't care. Naprawdę. Jeszcze raz sobie odpuszczam. Coś takiego. Ponieważ to się do żadnych procentów nie zalicza. Ani nie odblokowywuje żadnej nowej misji pobocznej. No co jest mi totalnie zbyteczne, można powiedzieć. Ty, ale tutaj jest wejście. Chciałem, że gdzieś naokoło. Właśnie, zaraz przejdziesz do zakończenia. Na tym etapie zablokowane są funkcje gry wieloosobowej i nie możesz przenosić się do innych lokacji. Po ukończeniu gry będziesz mógł wczytać ostatni zapis i kontynuować eksplorację Haranu. Okej. Kwatera główna Raisa. I lada chwila zostanie ewakuowana. Lecimy. Ciekawe, na czym będzie polegać ta walka.
Ale mnie zmuliło po tym temacie, wiecie? O cholera, co do diabła? Wiedziałem, że się nie oprzesz pokusie. Zamknij się, nie mam ochoty cię wysłuchiwać! Co? Wysłuchać mnie? Co za wspaniały pomysł! Dobra, zrobimy atak z góry. O, Rzem zrobił atak z góry, no. Podczas starcia królów powinna grać orkiestra. Gotowe. Wykonawcy mojej woli. Och! Nie widziałem. Ja nie wiem, kto tu jeszcze wchodzi. Ale na pewno gra nie ma na myśli tego, żebym z nimi wszystkimi walczył. Uciekaj! W tym wszak dobrze są niewolnicy. Uciekaj, albo gin. Okej. Okay. Jakby to! Morda. Umrę. O matko, czy to są koszmary? Proszę powiedzcie, że to nie są koszmary. Jestem upośledzony. Szytkaj się. Nie wiem, raz mi to łapie, raz nie. Jezu, co to było? Matko kochana! Ej, nie sądziłem, że gonitwa tutaj w Dying Light'cie może być taka straszna. Nie. Dobra, z lewej teraz. O matko. O! Mam. Dobra, wyleczę się. Uch. Udało się. No i mamy arenę. Imponujące atrakcje. Rajsa, znowu. Może jesteś jednak królem. Królem błota. Prześmieszny. Proszę, Crane. Przyjmij królewski podarunek. O czym on mówi? Nie zdołasz mnie zabić. Nie zdołasz mnie pokonać. Nie zdołasz nawet do mnie dotrzeć.
Nie spadnij, proszę. Dziękuję. Ale tu ładnie, naprawdę. Ach, nie mogę się napatrzeć cały czas. Jeszcze z tą płynnością. A mimo to będziesz wciąż próbować. Pozwól, że zadbam o akompaniament. Oto brzmienie cierpienia. Muzyka grana przez niewolników dla niewolnika. A. No dawaj, dawaj, jedź szybciej do diabła. No i tutaj nas wysadzi. Hello. O nie, Karim. Wiedział, że przyjdziesz. Ktoś cię postrzelił? Co tu się kurna dzieje? To jest nagroda dla tych, co próbują przeżyć. Raiz zdradził nas wszystkich. Idę tam na górę, Karim. Wejdę tam do niego i zabiję tego skurwysyna. Zatłukę go gołymi rękami. Nie tędy. Zaminowaliśmy doszczętnie dwa piętra nad nami. Idź przez drugi blok. Jak najwyżej się da. Potem możesz wrócić. No rzeczywiście jest zaminowane. Hello. Hello, motherfucker. Hello. Bye. Karim zdążył cię ostrzec, czyż nie tak? Słusznie zrobiłem, strzelam. Niektórzy mogliby mnie oskarżyć o brak sportowego strzelam. Zgadnijcie, kto wygrał. Dużo bardziej cię lubiłem, kiedy tyle nie nawijałeś. Ale uważam to za rodzaj, nazwijmy to wyrównywaniem szans w grze. Wiesz, o czym mówię. Dobra, tam jest jeszcze jeden viral, widzę. Ale on mnie nie obchodzi. Przepraszam bardzo. Jak ona jest głupia. Nie mogę. Ty, Hulk. Ja pierdzielę, co za debil. Kolejny. Ja mam tutaj wejść, rozumiem. Uff, dobra, ledwo, ledwo. Ale nie, chyba tutaj. No kurde. Nie wiem, kto tam był, czy plujek, czy samobójca. Ale nie chciałem tego sprawdzać na pewno. No i git.
No właśnie. Tu jakieś kamikadze jest jeszcze. Kamikadze zombie. Brzmisz, jakby cię to bolało, Crane. Co ten wielkolot tam robi w ogóle? Pozwól mi zwiększyć. Jak go tam w ogóle wnieśli? No, miasto Haran bardzo ładnie się prezentuje, ale trzeba zatrzymać Raisa. Tamten dalej rzuca. Kiedyś mu się uda. Oddaję decydujący głos. O cholera jasna. Mniejszym wyrzucam cię z klubu. Naprawdę, nigdy do twojego klubu nie należałem, szmato. Nara. Zobaczyć nasz klubik, co? Nie, dobra, nie pytajcie, co to było. Klub przyjaciół myszki Miki mi się odkleił. Jakkolwiek to brzmi. Możesz się uważać za członka ekskluzywnego klubu. Gdzie się chowasz, palancie? Szkoda tylko, że właśnie mam zamiar rozwiązać ten klub. Będzie mi bardzo przykro. Rozwiążesz nasz... Okej, okay, myślałem, że spadnę. Biedny Crane, tak bardzo bijący się z emocjami. Pałający żądzą zemsty. Tchnący zimną nienawiścią. Te uczucia czynią cię słabym. Dobra. Dobra. W końcu się udało. Coś mi się wydaje, że będą quick time eventy. I oto znowu twarzą w twarz. To znaczy, że już tego więcej nie potrzebuję. Z tym czy bez tego, Sulejman? Jesteś trupem. Proszę, Crane. Nie udawaj, że ci nie zależy. Ile żyć zależy od zawartości tego dysku? Setki? Tysiące? A może miliardy? O, matko! Kliknąłem, a... żeby nie było. Co do jednego, masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Zabił mnie. Co do jednego, masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Umarł razem z bratem w tym mieście. Boże, nie ogarniam tej klawiatury. Kliknąłem F zamiast D. Co do jednego, masz rację, Crane. Sulejman jest trupem. Dobra, teraz umarł się nie razem dam. Z bratem w tym mieście. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Ej no, co jest? Proszę was. Co do jednego, masz rację. Umrzeć 50 razy w quick time eventach, no. Umarł razem z bratem w tym mieście. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Znowu. Znowu. Co do jednego, masz rację, Crane. Wiecie co? Sulejman jest trupem. A, okej. Okay. Pad mi nie działa. Nie wiem, dlaczego mi pad nie działa.
Ale na pewno napadziłbym to zrobił w minutę. Sulejman jest trupem. Umarł razem z bratem w tym mieście. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie. Typ z jedną ręką cię pobije, typie. Pokażę ci je, Crane. Będziesz cierpiał razem ze mną. Tymczasem my, mając trzy bronie i karabin. Już? Tak, no chodź. Nie stawię oporu. Nie możesz się oprzeć. Tak jak zabiłeś Tahira. Zrób to! Pierdol się, złamasie! Mam ustalać własne zasady? Oto pierwsza. Resztę swojego żałosnego życia spędzisz, wyjąc się w agonii. Nie możesz. Nie zostawiaj mnie tak! Jesteś mężczyzną. Boże! Zemści czy ty się kiedyś w końcu zamkniesz? Dobrze podsumowane, ale to chyba nie będzie koniec. Mamy helikopter, bierę. No właśnie. O! Dobra. Wszystko się zmienia. Mgnieniu oka. Uwięziony w haranie. Na pewno bym zginął. Ale teraz to ty znajdujesz się o krok od śmierci. Podczas tej giery zabierze mnie do szpitala. Jej zaszczyt decydowania o własnym losie. Oddaj mi dysk, aby wciąż była jakakolwiek szansa na ocalenie Harranu. A umrzesz bezboleśnie. Staw opór, a pogrążysz miasto wraz z sobą. Nie masz czasu, liczę do pięciu. Raz, dwa! Dobra, wygrałeś! Masz! Masz! Co powiesz na taką decyzję, dupko? Dobrze. Nareszcie. Czego chcesz? Reis powiedział, że ma dane od tego martwego naukowca. Interesuje nas już tylko lekarstwo. Ostatnia szansa. Zbierz resztę badań i uciekaj z nami. Z wielu przyczyn mam ochotę kazać wam spierdalać, ale chwilę możemy poudawać, że nie uważacie mnie za skończonego durnia. Potrzebujecie lekarstwa. Ono jest. Gdzieś tu. W mieście. I dopóki tak jest, nie będziecie próbować żadnych rządowych sztuczek, jasne? Crane, do cholery, czemu obchodzicie, co stanie się z tymi ludźmi? To nie twoje miasto. To tylko zlecenie. Nie, już od dawna nie. Odezwę się, jak zdecyduję, co zrobić. Bardzo dobrze. Walcie się. Kimono mi możecie pocałować. Crane? Słyszy mnie pan? To Camden. A, Camden. Słyszę pana, doktorze. Co się dzieje? Ukończyłem analizę próbek tkanki. Wyniki są, nie bójmy się tego słowa, fenomenalne. Panie Crane, jeśli odzyska pan dane Zira, będziemy mieć lek w zasięgu ręki. No i super. W porządku. Pogadamy o tym następnym razem. Ajajaj! Mówi Ajo, wiecie co robić.
dostać się do najbliższego schronienia i czekać do świtu. Dobranoc i powodzenia. Dying Light. Odblokowano osiągnięcie słodko-gorzki. No i słuchajcie. Dying Light moim zdaniem to już jest po prostu klasyk. Jedna z takich gier o zombiakach, która już jest klasykiem. Którą naprawdę trzeba zagrać, ponieważ sama grafika jest tutaj niezawodna. Bardzo dobrze się tutaj wszystko prezentuje. Jeśli chodzi o samą fabułę, cieszę się z takiego zakończenia, że Rice umarł. I że Gere nie dostało tego lekarstwa, no bo wiadomo, jakby to mogło się skończyć. No ale mniejsza. Jeśli chodzi o fabułę, ciągłość całej fabuły, dużo osób poumierało, no to mogę powiedzieć na pewno. Jeśli chodzi o samego antagonistę, o właśnie, udało ci się pokonać Rice'a i ukończyć kampanię, w nagrodę otrzymujesz specjalne stroje, zajrzyj do swojej skrytki. Słuchajcie, tu mam jeszcze jakieś pakiety DLC. Ostatnio właśnie Dieselpunk wyszedł. Cuisine and Cargo. Ogólnie, nie wiem, czy to czasami też nie było jakiegoś dodatku o Sulejmanie. Jednak nie wiem, czy ten dodatek ze Sulejmanem nie był do dwójki, albo gdzieś będzie tutaj w którychś dodatkach. Zobaczymy zresztą. Jeśli chodzi o samą mechanikę, wszystkie tutaj mechaniki, były one przecudowne. Tutaj było po prostu przeróżnie dużo ruchów, bardzo dużo takich akrobacji wszelakiego rodzaju. Można było pokonywać po prostu zombiaki na tysiąc różnych sposobów i praktycznie moim zdaniem nie nudziło mi się to totalnie. Pamiętam jak jeszcze grałem z Laurą, to naprawdę ta walka z zombiakami była po prostu dla mnie tak satysfakcjonująca i tak po prostu uzależniająca, że no nie mogłem się czasami powstrzymać. Jeśli chodzi o system parkouru i te pościgi na przykład, że w nocy nie można wychodzić, bo będą na nas czekać koszmary, czyli te volatile. I możemy się wdać z nimi w jakiś pościg i no naprawdę. Ta gra jest, można powiedzieć, też ikoniczna pod tym względem, że w nocy jest niebezpiecznie, trzymaj się cały czas światła dziennego. Druga część już wyszła, ale totalnie nie wiem, o czym będzie. Tutaj jeśli chodzi o dodatki, zostały nam 3 dodatki do ogarnięcia. Nie wiem, czy będę robić Cuisine and Cargo. Słyszałem, że Hellraid jest strasznie słabym DLC-kiem. Bynajmniej no, denerwującym. The Bozak Horde też jest bardzo, ale to bardzo trudny. Z tego względu, że mamy tutaj parę takich zadań do zrobienia w jakimś tam określonym czasie i chyba jak umrzemy, to wszystko od nowa. To jest taki, powiedzmy, dodatek typu roguelike. No i The Following dodaje nam tutaj nowy obszar do zwiedzania. No i jazdę samochodami. Kurde, to jest coś dopiero. Jeśli chodzi tutaj o te wszystkie inne... O, nie mam tego chyba pobranego. Ale mniejsza. Miałem oceniać grę, by the way. Ja się zajmuję dodatkami DLC. Wszystkie poboczne zrobiłem. Nie wiem, czy gra zalicza do swojego 100% zbieranie posążków i tych notatek. Naprawdę... Nie wiem, czy jest to po coś komu potrzebne. Nic się później bynajmniej nie odblokowywuje. Przez to.
więc nie ma sensu. Tak samo jak te strefy kwarantanny, które mieliśmy. Ja nawet jak przeszedłem jakąś strefę kwarantanny, to nawet ona mi się, powiedzmy, nie zaznaczyła na zielony, że została zaliczona. Tylko po prostu... No... Tak o. Nie została zaliczona, tylko dalej była taka czerwona. Jeśli chodzi o soundtrack, dźwięki, no kurde, w sumie każdy zombiak miał taki swój własny odgłos, że tak powiem, że można było rozpoznać, kiedy to jest plujka, kiedy to jest zbój, a kiedy koszmar, więc no, o i kiedy viral. Naprawdę, moim zdaniem, jeśli lubicie gry o zombiakach z taką jeszcze fajną fabułą, jeśli polubiliście również Dead Island, to Dying Light jest zdecydowanie pozycją obowiązkową, żeby ją ograć, moim zdaniem. I tu na nie dealujcie, naprawdę. Jestem ciekaw, co dwójka będzie skrywać, bo ponoć ten parkour to już w ogóle przerasta jakiekolwiek oczekiwania. Więc no, nie mogę się doczekać. Ale kiedy nagram drugą część, nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Gra już nieraz była na promocji minus 50%, ale no, gra musi się najpierw wylosować, wiadomo. No i tak ogólnie pod sam koniec całą grę oceniam... tak, żeby to przemyśleć... ...8,8/10. Jedynie co mnie denerwowało czasami w tej grze... Czasami to, że się bije tego zombiaka, bije drugi raz, dwa, trzy, on próbuje nas złapać, no i on i tak nas w końcu łapie i później jesteśmy otoczeni w sekundę. Czasami to mnie denerwowało. Łapanie kotwiczki było słabe, a jeśli chodzi o misje poboczne, to niektóre były takie średnie, naprawdę były takie średnie. Niektóre były śmieszne, niektóre były fajne, ale większość z nich były takie przeciętne. I to głównie przeważyło. Bo jeśli chodzi o fabułę, to tutaj nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń. O grafikę tak samo. No, mało co się tu można do tego przywalać, więc... 8,8/10. Tak więc mam nadzieję, że ta seria wam się spodobała. Jeśli chodzi o dodatki DLC, jeszcze wracając, nie wiem kiedy wam je nagram, ponieważ chciałem je przejść z Marcelem. Z Marcelem też możecie znaleźć taką serię jak Left 4 Dead 2. Głównie to z nim nagrałem. Ale... też nagrywałem z nim Overwatcha. Niektóre odcinki Overwatcha, Dead by Daylight z nim nagrywałem, więc bardzo polecam zobaczyć na moim kanale, tylko trzeba sobie tam wyszukać, bo nie mam oddzielnych playlist do tego. Dobra, tak więc słuchajcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodobała. Czekajcie na dodatki DLC. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w dodatkach DLC do Dying Light lub w innych seriach, które pojawią się już wkrótce. Oczywiście po Dying Light, nawet po przejściu DLC, nie będzie żadnej nowej serii, prawdopodobnie z tego względu, że mam już za dużo serii na kanale. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnych seriach na moim kanale.